Przyszedł pan na Laskiego powiedzieć pytanie w sprawie bieżące. Widziałem państwa sami przetarg odnośnie leasingu na samochód. Czy tak się już zakończył? Ten przetarg, mówi pan o leasingu samochodu, tak? Samochodu. To był przetarg o leasing samochodów tam dostawczych. On się zakończył dzisiaj, podpisywali. Nie, ten samochód do samochodu, średnioosobowy. A, średnioosobowy jeszcze jest w trakcie, nie zakończył. Jest w trakcie, tak. Jak myślę się, po co pan samochód z automatyczną skrzynią biegów, przeciwbiegową, wszystkie pełne szyby przyciemnione, aluminiowe koła, 17-calowe siedzenia tapicerowane skórą, jeszcze stolik w środku, kierownica pokryta skórą i gałka biegów skórka. Nie, po prostu takie specyfikaty się pojawiły, takie oferty różne po rozeznaniu rynku. Sprawdziliśmy, że są możliwe. Sprawdziliśmy poza tym, jakie są ceny na rynku takich samochodów. I ponieważ no, jakiś standard tych czasów, nie wiem, powstał w tej branży motoryzacyjnej, spróbowaliśmy zmieścić się w pewnej cenie, którą tutaj żeśmy prognozowali w trakcie naszego planu inwestycyjnych. No i być może taki samochód się uda pozyskać z tego przetargu o bardzo dobrym wyposażeniu za bardzo konkurencyjną cenę. Tak jak na rynku. Pan nie jest snowem, który się Nie, absolutnie. On po prostu ma takie możliwości przy zachowaniu odpowiedniej ceny. Zmieszczenie się w granicy przetargu. Czy jest sens opłacać przetarg z góry, wiadomo, to może wygrać? Nie, to nie można, tak nie można powiedzieć. My przetargi musimy organizować, to nawet nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek faktycznie można by kupować z rynku, byłoby to może nawet korzystne. Nie wiem, nie chcę tego oceniać. Ale skoro przetarg jest, są możliwości, zbadaliśmy rynek dla kilku dostawców. Pan dzisiaj wie, kto może wygrać przetarg. A pan wie? Ja wiem. Kto? Opisałem sobie do specyfikacji, wystarczy zajrzeć, jest tam przykład coś takiego jak pirotechnicznie umorzona przednia maska w momencie uderzenia pieszego. Czyli takim systemem funkcjonuje między innymi w nowym Fiacie Fremont, który jest proponowany na rynku i mniej więcej on odpowiada tej specyfikacji. Czyli 7 osób, ta skóra, ten ekranik tam z góry, wysuwany z góry z dachu. Pytanie jest takie, czy to ma być Fiat Fremont? Być może to będzie Fiat Fremont i jest taka możliwość, że to będzie Fiat Fremont, ale nie powiem przed zakończeniem przetargu. Bo takie specyfikacje można dostosować, różni kontrahenci zadawali pytania. Ja mam pytanie, czy mogę, sens pisania przetargu, robiłem takiej wielkiej dokumentacji opasłej, przygotowywania tego, jak z góry wiadomo, kto tam może wygrać. Panie redaktorze, to jest problem stary jak świat od kilku lat, takie pytania się toczą po całym kraju, wszędzie, ja też spotykają się w różnych firmach z tym. I faktycznie tak jest, coraz bardziej precyzyjna specyfikacja, ale coraz te specyfikacje kupna samochodów w poszczególnych salonach, one dokładnie tak wyglądają. Nie tak jak było kiedyś, czy ma klimatyzację, nie, czy ma automatyczną, czy nie ma, tylko po prostu są tak rozbudowywane, że aż trudno je nie umieszczać w specyfikacji. Kto będzie jeździł? W zależności od potrzeb, cały zarząd, wszyscy pracownicy, dyrektorzy techniczni, 17 dni proszę wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że my tylko sobie będziemy tutaj operować na tym terenie. Teraz nas czeka, w tym momencie nas czeka wielkie zadanie. To, że zakład teraz ruszył i będzie technicznie uruchomiony i będziemy go procedować, doprowadzimy go do pełnej sprawności, to jest pewne. Ale teraz ten cały strumień odpadł, te 17 dni praktycznie w województwie pozyskujemy kolejne. Czy nie należałoby również mieć takie możliwości, żeby to robić szybko, w miarę elegancko, sprawnie? Taczką jeździć. Także tutaj absolutnie nie mam żadnego. Ja może dopowiem, bo nie uczestniczyłem, dlatego sam się spytałem, co to będzie za pojazd, bo ja nie wiedziałem, jaka marka. Natomiast jeśli załóżmy, że to będzie Fiat, czy to jest marka luksusowa, nawet jeśli będzie miała skórzane zmiany gier, działek, to na razie Fiat. Ja prywatnie jeżdżę Mercedesem. No proszę. Nigdy bym z tego nie kupił takiego, tylko dlatego, bo ja lubię akurat mój samochód. Bo to jest luksusowa marka. Ale